skończył się 10 dzień. Jutro rano około 7:30 albo 8:00 nastąpi zakończenie 10-dniowego seminarium o Dhammie. Dziś wieczorem przypomnijmy więc i powtórzmy to, co praktykowaliście w ciągu ostatnich 10 dni. Jeśli jeszcze jakiś aspekt techniki nie jest jasny, stanie się jasny teraz. Jeśli jest jasny, będzie jeszcze jaśniejszy. A więc powtórzmy, co robiliście. Technika jest oczywiście bardzo głęboka. Przez 10 dni udało Wam się zrobić zaledwie kilka kroków na ścieżce, a ścieżka jest bardzo długa. Nie będziemy rozprawiali o głębszych aspektach techniki, ponieważ zgodnie z tradycją teoria i praktyka powinny iść równolegle. Tyle, ile praktykujecie, tyle teorii powinniście rozumieć. Ile teorii rozumiecie, tyle powinniście praktykować. A więc powtórzmy, co robiliście, co praktykowaliście przez 10 dni. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliście przyjeżdżając na kurs, było przyjęcie schronienia w potrójnym klejnocie. Potrójny klejnot to znaczy klejnot Buddy, klejnot Dhammy, klejnot Sanghi. Klejnot jest symbolem niezwykle cennych jakości. Przyjmujecie schronienie w jakości Buddy, nie w osobie Buddy, w jakości Buddy, jakości Dhammy i jakości Sanghi. Niestety tradycja przyjmowania schronienia w potrójnym klejnocie zmieniła się powszechnie w ceremonię nawracania ludzi z jednej zorganizowanej religii na drugą zorganizowaną religię. Takie ceremonie zupełnie nie interesowały Buddy. Każdy, kto staje się prawdziwie wyzwolony, prawdziwie oświecony, nie ma nic wspólnego z takim nawracaniem. Cóż można zyskać poprzez nawracanie ludzi z jednej religii na drugą? Gdyby nawet wszyscy ludzie w tym kraju, albo nawet na całym świecie, zaczęli nazywać się buddystami, ale nie praktykowaliby sila, samadhi, panya, to cóż by zyskali dzięki tej nazwie? Jeśli ludzie nie nazywają siebie buddystami, ale praktykują sila, samadhi, panya, ich życie staje się lepsze. Każda osoba doświadczy szczęśliwszego życia, życia bardziej harmonijnego, dobrego dla siebie i dla otoczenia. Życie będzie warte, aby je przeżyć. Dhamma to znaczy prowadzić właściwe życie. Nie ma to nic wspólnego z tymi zorganizowanymi religiami. Chodzi o przymioty Buddy, przymioty Dhammy, przymioty Sanghi. Dhamma jest wśród tych trzech najważniejsza. Dlatego on stale powtarzał: musisz przyjąć schronienie w Dhammie. Dhamma Saranam. Musisz wyspę Dhammy uczynić swoim schronieniem. Dhamma Dipa. Jaka Dhamma? Nie Dhamma w świętych pismach. Nie. Nie Dhamma, o której słyszycie od nauczyciela, albo od Buddy, albo od oświeconej osoby. Nie ta Dhamma. Dhamma, którą sami praktykujecie. To jest wasza Dhamma. Tylko ona jest dla was opieką i schronieniem. Dlatego powtarzał: Atta Sarnan. Przyjmij schronienie w sobie samym. Atta Dipa. Stań się jak wyspa. Rozwijaj Dhammę w sobie. Tylko ta Dhamma, którą rozwiniesz w sobie, będzie twoim prawdziwym schronieniem. Nic innego nie może nim być. Nie interesowało go tworzenie jakiejkolwiek religii. Niestety, powołując się na jego imię, ludzie założyli niejedną religię, wiele odłamów religijnych i w ten sposób czystość Dhammy została utracona. Dhamma pozostaje czysta tylko wtedy, kiedy pozostaje uniwersalna. W momencie, w którym chce się ją ograniczyć do jednej religii, gubi sens, traci swoją istotę. Oświecona osoba nie jest zainteresowana religiami ani sektami. To, co odkrywa, to uniwersalne prawo natury. To właśnie objaśnia ludziom i to radzi ludziom stosować w życiu. To jest Dhamma, a nie żadne rytuały, obrzędy i ceremonie takiej czy innej religii. Nie filozoficzne przekonania tej czy innej religii. Nic z tych rzeczy. To jest prawo, uniwersalne prawo, prawo natury, które stosuje się do wszystkich bez wyjątku. Można mówić, że jest się buddystą, chrześcijaninem, hindusem, muzułmaninem czy Żydem. Nie ma żadnej różnicy. Prawo natury to jest prawo natury. Kiedy je łamiecie, jesteście za to ukarani, tu i teraz. Jeśli żyjecie w zgodzie z prawem natury, jesteście nagradzani tu i teraz. Wasze życie jest szczęśliwe. Wszyscy działamy według tego samego prawa. To jest to, co odkrywa człowiek, stając się Buddą. Prawo istnieje niezależnie od tego, czy są jacyś Buddowie, czy ich nie ma. Prawo istniało, zanim żył Budda. Jeśli ktoś łamie to prawo, jeśli pozwala, żeby pojawiły się w nim gniew, nienawiść, wrogość, niechęć, pasja, strach, ego, jego umysł jest zanieczyszczony. Natura zaczyna go karać natychmiast, w tej samej chwili, tu i teraz. Tak działo się przed Buddą.
Tak się działo w okresie, kiedy żył Budda i tak dzieje się nieprzerwanie aż do dziś i dalej będzie się tak działo. Dlatego on powiedział: Esa dhammo sanantano sanatan. Znaczy wieczny. Prawo istnieje zawsze, czy są Buddowie, czy nie ma Buddów. Natura zaczyna nagradzać każdego, kto uwalnia się od zanieczyszczeń. Zaczyna on wtedy prowadzić wyzwolone życie, szczęśliwe życie, harmonijne życie, dobre dla siebie i dobre dla innych. Tak było w czasach przed Buddą, tak było w czasach Buddy i tak jest w czasach po Buddzie. Człowiek stający się Buddą odkrywa to prawo, stosuje je w swoim życiu i osiąga wyzwolenie. Następnie powodowany współczuciem zaczyna je rozpowszechniać wśród innych ludzi. Rozpowszechnia je. Prawo pozostaje uniwersalne. Musi pozostać uniwersalne, bo inaczej straci skuteczność. Człowiek, który stał się Buddą, nie jest zainteresowany tworzeniem jakiejkolwiek religii. Wiele razy rozmawiając z ludźmi mówi: Nie chodzi mi o to, żebyście zostali moimi uczniami. Nie jestem tym zainteresowany. Nie jestem zainteresowany odciąganiem was od waszych dotychczasowych guru. To mnie nie interesuje. Macie w życiu określone cele. Ktoś, kto został pustelnikiem, mnichem, mniszką, czy nawet jeśli pozostał osobą świecką, posiadającą dom i rodzinę, ma określony cel w życiu. Uwolnić się od zanieczyszczeń umysłu. Ja jestem tylko po to, żeby wam w tym pomóc. Znam technikę, której was nauczę. Praktykując ją, możecie się uwolnić z niewoli i więzów tych zanieczyszczeń. To wszystko. Tylko to mnie interesuje. Był całkowicie bezstronny. Kiedy opuszczał swoje ciało, powiedział: Ja nie zależę od sangi. Nie polegam na tych osobach, zgromadzeniu mnichów i mniszek, świętych osób. Nie zależę od nich. I oni również nie zależą ode mnie. Każda osoba zależy wyłącznie od siebie samej, zależy od Dhammy. Nie ma tu żadnych ograniczeń religijnych. Dhamma jest uniwersalna. To jest to, co tutaj praktykowaliście. Budda jest Buddą tylko wtedy, gdy ma całkowite oparcie w Dhammie. Jeśli nie ma Dhammy, osoba ta może sobie w kółko powtarzać: jestem Buddą, ale to nieprawda, nie jest Buddą. Nie ma nic wspólnego z Buddą. Sangha jest Sanghą, święta osoba jest świętą osobą tylko wtedy, jeśli jest umocniona w Dhammie. W przeciwnym razie nie jest Sanghą. Trzeba o tym bardzo dobrze pamiętać. Kiedy przyjmujemy schronienie w potrójnym klejnocie, w rzeczywistości przyjmujemy schronienie w Dhammie i próbujemy rozwinąć Dhammę w sobie, w pełni rozumiejąc, że tylko i wyłącznie Dhamma, którą rozwinę w sobie, może mi pomóc, może zapewnić mi ochronę i bezpieczeństwo, może dać mi schronienie. Nic innego nie może mi pomóc. Rozumiejąc to, przyjmujecie schronienie w Buddzie, Dhammie, Sandze, w ich klejnocie, w ich przymiotach. Jednocześnie jedna sprawa powinna być bardzo jasna. Dla każdego, kto idzie ścieżką Dhammy, czyli ścieżką oczyszczania umysłu, są pewne kryteria miary, czy ta osoba naprawdę robi postępy na ścieżce Dhammy, czy ich nie robi. Jednym ze wskaźników postępu jest pojawienie się dwóch bardzo istotnych przymiotów. Jeśli te dwie cechy, dwa przymioty nie pojawiają się, to znaczy, że dany człowiek bawi się tylko w intelektualną grę, emocjonalną grę albo religijną grę. Nie ma to nic wspólnego z Dhammą, on nie praktykuje Dhammy. Co to za cechy? Jedna cecha to chęć służenia innym bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Oczekiwanie jakiegokolwiek zysku materialnego w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale nawet jeśli spodziewacie się tylko pewnej dozy podziwu, sławy, wyższej pozycji, określonego statusu, o nie, to znaczy, że nie zrozumieliście Dhammy. Po prostu dawać, po prostu dzielić się z innymi tym, czego doświadczyliście. Dhamma daje wam tak wiele korzyści. Czujecie, że chcecie służyć innym, rozpowszechniać ją wśród innych. Czy taka cecha pojawia się, czy nie? Jeśli się nie pojawia, to znaczy, że coś robicie niewłaściwie. Osoba ta jest wciąż skoncentrowana wyłącznie na sobie. Nawet jeśli mówi o wyzwoleniu, interesuje ją wyłącznie jej własne wyzwolenie. A cóż inni mają wspólnego ze mną? To oznacza, że proces oczyszczania jeszcze się nie rozpoczął. Dalej prowadzicie egocentryczne, egoistyczne życie. Kiedy ego zaczyna się rozpuszczać, niknąć, wtedy pojawia się poczucie: w jaki sposób mogę pomóc innym? W jaki sposób więcej ludzi może otrzymać Dhammę? To jest jedna cecha. Chęć służenia ludziom bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Druga cecha.
pojawia się uczucie wdzięczności. To bardzo ważne. Nawet jeśli dostajemy od kogoś coś bardzo małego, drobną materialną rzecz, powinno się pojawić uczucie wdzięczności. Jeśli otrzymujemy dhammę, chociaż nie przyjęliście schronienia w Buddzie jako osobie, to otrzymaliście od Buddy dhammę, dhammę, która ofiarowuje wam drogę do wyzwolenia, która przynosi wam korzyści. Jeśli nie pojawia się choćby odrobina wdzięczności w stosunku do osoby Buddy, oznacza to, że nie rozwijacie się, nie robicie postępów. Nie jest łatwo zostać Buddą. Rozwijacie parami, te 10 parami, które omawialiśmy wczoraj, przez niezliczoną ilość wcieleń, w ogromnych ilościach, aby osiągnąć pełne wyzwolenie. Zabiera to wiele wcieleń. A robicie to nie tylko dla swojego wyzwolenia. Wyzwolenie wyłącznie siebie samego można by osiągnąć gromadząc parami w mniejszych ilościach. Jednak aby osiągnąć stan Samma Sambuddha, stan, kiedy jest się w pełni oświeconym i także zdolnym do służenia innym, trzeba rozwinąć w sobie te 10 przymiotów w naprawdę ogromnych, wielkich ilościach. Aby to osiągnąć, zawsze, w każdym życiu, był pełen współczucia, nim jeszcze stał się w pełni oświecony. Będę się rozwijał w dhammie dla dobra innych. Sam oczywiście osiągnął wyzwolenie, nie ma wątpliwości, ale stanie się to także dla dobra innych. Gdyby nie pracował tak ciężko, nie stałby się Samma Sambuddha. A nawet gdyby został Samma Sambuddha, ale nie rozpowszechniałby dhammy, w jaki sposób moglibyśmy ją dostać? Nie otrzymalibyśmy jej. Gdyby zdecydował, teraz jestem całkowicie wyzwolony. Po cóż mam się uganiać za tymi wszystkimi ludźmi pogrążonymi w doczesności? Przecież nie zrozumieją dhammy. Lepiej będzie dla mnie, jeśli oddalę się od tego świata i schronię się w jakiejś jaskini w Himalajach, gdzie spędzę resztę życia, ciesząc się wewnętrznym spokojem Nibany. Po co mam zawracać sobie głowę uganianiem się za ludźmi? Nie stałby się Buddą. Współczucie. Kiedy uzyskał oświecenie, mając 35 lat, przez następne 45 lat, aż do dojrzałego wieku lat 80, służył ludziom dzień i noc. Każdy, kogo nauczył, dostawał polecenie. Idź i rozpowszechniaj dhammę dla dobra innych. Bahujana hitaye, bahujana sukhaye. Dla szczęścia innych, dla dobra innych, niczego nie oczekuj w zamian. Ze współczuciem służ ludziom w dhammie. W ten sposób zaczęło się to rozpowszechniać. Od nauczyciela do ucznia, od nauczyciela do ucznia, z pokolenia na pokolenie. Przez 25 wieków było zachowywane w czystości. Nie było to łatwe, więc dla tych wszystkich ludzi, linii nauczycieli, którzy zachowali czystość techniki, powinniśmy czuć wdzięczność. Uczucie wdzięczności wobec Buddy i uczucie wdzięczności wobec linii nauczycieli za zachowanie techniki w nieskazitelnej czystości. Bardzo trudno jest ją zachować w nienaruszonym, czystym stanie. Ludzie ją zanieczyszczają, żeby zadowolić uczniów. Jeśli uczeń chce, aby była nauczana w dany sposób, to robią tak, żeby uczeń był zadowolony. Wychowałem się w społeczności biznesmenów i bardzo dobrze wiem, jak zadowala się klientów. Klient ma zawsze rację. Klienci mają zawsze rację. Jeśli klient chce tak, a tak, w porządku, będzie tak, a tak. Jeśli chce inaczej, zgoda, będzie inaczej. Ktoś, kto tak postępuje, nie jest nauczycielem dhammy. Ilość nie ma znaczenia, liczy się jakość. Nawet jeśli praktykuje tylko kilka osób, powinny one praktykować we właściwy sposób. Wysiłek nie może być skierowany na dogadzanie, lecz na pomaganie ludziom. Bahujana hitaye, bahujana sukhaye. Cała linia nauczycieli, którzy zachowali technikę w nieskazitelnej czystości. Powinniście czuć wobec nich wdzięczność. A więc powinno pojawić się rozwijanie poczucia wdzięczności dla Buddy. Nie polega to na przyjmowaniu schronienia w osobie Buddy, na myśleniu, że on mnie wyzwoli, przyjąłem schronienie w Buddzie, więc teraz mogę robić, co mi się żywnie podoba, a Budda i tak mnie wyzwoli. To nie na tym polega, to nie jest dhamma, to jest przeciwne dhammie. Sami musicie się wyzwolić. Budda może tylko pokazać ścieżkę. Pokazał ścieżkę, nauczył techniki. Mamy teraz technikę, ponieważ ludzie zachowali jej czystość. Musicie nad tym pracować, rozwijajcie się w dhammie i osiągnijcie wyzwolenie. Uczucie wdzięczności jest tu ważne, dlatego przyjmujecie schronienie w potrójnym klejnocie. Następnie zobowiązaliście się przestrzegać 5 zasad. Zrozumcie,
Wszystkie pięć zasad stanowi nieodłączną część tej techniki medytacji. Jest wiele technik. 25 wieków temu, w czasach Buddy, też było wiele technik. Było wielu nauczycieli. Sześciu z nich było w owych czasach bardzo sławnych. Z tych sześciu tylko jeden oprócz Buddy przywiązywał wagę do sila, moralności. Pozostali, aby zadowolić swoich klientów, głosili: możecie robić, co tylko chcecie. Możecie łamać zasady sila, jeśli macie ochotę je łamać. Jeśli macie ochotę na zmysłowe przyjemności, proszę bardzo, wolna droga. Jeśli chcecie innych przyjemności, proszę bardzo, dostarczajcie ich sobie. To był rodzaj szaleństwa, ale każdy z nich głośno oświadczał: jestem Buddą, jestem w pełni wyzwolony, jestem całkowicie oświecony. Ludzie szybko o nich zapomnieli. Byli oczywiście bardzo popularni za życia i przez jakiś czas później. Ludzie myśleli: to takie łatwe, można łamać zasady sila i robić co się chce. I pomimo to można osiągnąć oświecenie. Wspaniale, bardzo dobra ścieżka. Ale prawda jest taka, że jest to zanieczyszczona Dhamma. Nie przyniesie wam prawdziwych korzyści Dhammy. W tamtych czasach i nawet w dzisiejszych czasach niektórzy nauczyciele mogli wam mówić: sila nie ma znaczenia. Jeśli jednak zależy nam na czystości Dhammy, sila ma ogromne znaczenie. Ci, którzy stale łamią zasady sila i myślą, że mogą rozwijać się w Dhammie, mylą się. To jest niemożliwe. Postęp może pojawiać się powoli, to nic nie szkodzi, ale wasza sila musi być idealna, musi być przestrzegana perfekcyjnie. Ten fundament nie może być słaby. I nie dlatego, że jakiś Budda tak powiedział, nie dlatego, że święte teksty tak mówią. W końcu o co chodzi w tej technice? Technika jest po to, aby oczyścić umysł na najgłębszym poziomie, na poziomie korzeni. Kiedykolwiek łamiecie którąś z pięciu zasad sila, musicie najpierw wytworzyć ogromną ilość zanieczyszczeń i zakłóceń w umyśle. Zabić możecie tylko wtedy, kiedy pojawi się w was gniew, nienawiść, negatywne uczucie. Ukraść możecie tylko, jeśli pojawi się w was chciwość, pożądanie. Niewłaściwe zachowanie seksualne jest możliwe tylko, jeśli wcześniej powstała w was ogromna namiętność. W ten sposób, przy każdej zasadzie sila, jeśli łamiecie którąś z zasad sila, wytwarzacie bardzo dużo zakłóceń, zanieczyszczeń w umyśle. Przyjechaliście tu, aby praktykować oczyszczanie umysłu. Jeśli go nadal zanieczyszczacie, to jak możecie uczynić jakiekolwiek postępy na ścieżce? Bez sila nie będziecie w stanie zrobić następnego kroku na ścieżce, czyli samadhi. Można praktykować zwykłe samadhi, ale jeśli stale łamiecie sila, nie jest możliwe samma samadhi. Właściwy rodzaj samadhi, który doprowadzi was do pania, która z kolei doprowadzi was do wyzwolenia. Musicie przestrzegać zasad sila, ale żeby przestrzegać zasad sila, musicie rozwinąć panowanie nad umysłem we właściwy sposób. Pojawia się teraz pytanie: czy najpierw należy rozwinąć panowanie nad umysłem, czy też najpierw powinno się praktykować zachowywanie zasad sila? To bardzo trudne. Postawić konia przed wozem czy wóz przed koniem? Bardzo trudne. Rozwiązaniem są kursy takie jak ten, który istniał już w czasach Buddy. Przyjeżdżając na taki kurs, nie macie okazji złamać zasad sila ze względu na warunki, w jakich przebywacie i ze względu na napięty program dnia. Jesteście zajęci od 4:00-4:30 rano do 9:00-9:30 wieczorem. Jak możecie złamać sila? Jesteście stale zajęci. Zachowujecie zasady sila i w tym samym czasie praktykujecie samadhi. Wasze samadhi staje się samma samadhi, właściwym rodzajem samadhi. Jeśli podstawą samadhi są iluzje lub wyobrażenia, można je praktykować bez sila. Podobnie z samadhi opartym o werbalizację, wizualizację, u podstawy którego leżą pragnienia lub niechęć. Można je praktykować bez sila. Sila jest jednak absolutną koniecznością, jeśli chcecie rozwinąć taki rodzaj samadhi, którego przedmiotem jest rzeczywistość. Rzeczywistość dotycząca was samych, bez pragnień, bez niechęci. Takie kursy medytacji wam w tym pomagają. Sila jest warunkiem właściwego samadhi. Właściwe samadhi jest warunkiem pania. Tak jak mówiłem, samadhi było praktykowane w Indiach już w czasach przed Buddą. Byli też w Indiach, w czasach Buddy i wcześniej, nauczyciele, którzy nauczali sila. Sila nie była niczym nowym, kiedy Budda zaczął nauczać. Istniało już też samadhi, nie było ono niczym nowym. On sam, zanim stał się Buddą, miał dwóch nauczycieli, którzy uczyli go bardzo głębokiego samadhi. 7 dźhany i 8 dźhany.
siódmego i ósmego rodzaju głębokiego, pochłaniającego samadhi, które dzisiaj w Indiach i na świecie zupełnie zanikły. On osiągnął te poziomy samadhi, a jednak nie były one właściwe. Widział, że nie są one w stanie oczyścić umysłu z wszelkich zanieczyszczeń, a więc musiał rozwinąć panya i pracować z panya. Panya również była w Indiach jeszcze przed Buddą, w czasach Buddy i w czasach po Buddzie. Ale ta panya to zawsze była sutta maya panya, czyli taka, o której się czyta, dyskutuje, rozmawia. Albo była to cinta maya panya, którą się tylko praktykuje intelektualnie. Brakowało jednak bhavana maya panya, jak zastosować panya w życiu. Jak żyć według panya, według żywej panya. Tego brakowało. To było wkładem Buddy. Wkładem Buddy było to, że uczynił samadhi bardzo czystym. Przedmiot był wolny od ignorancji. Trzeba pracować z rzeczywistością dotyczącą nas samych, z oddechem, naturalnie pojawiającym się wdechem i naturalnie pojawiającym się wydechem, z doznaniami, naturalnymi doznaniami dotyczącymi ciała i umysłu. Trzeba pracować z prawdą, prawdą dotyczącą nas samych, żadnych iluzji, żadnej niechęci, żadnych pragnień. Samadhi stało się właściwym rodzajem samadhi, panya stała się właściwym rodzajem panya. Trzeba stale pamiętać, że jeśli naprawdę chcemy robić postępy na ścieżce, musi być zachowana czystość techniki. Przyjeżdżacie tu na 10 dni, aby spróbować, sprawdzić technikę, dać jej uczciwą szansę. Po 10 dniach jesteście znowu panami samych siebie. Jeśli stwierdzicie, że technika jest dobra, nie mieszajcie z niczym, zachowajcie jej czystość. Ale na czym polega czystość techniki? Kiedy pracowaliście z samadhi, zaczęliście pracę od oddychania. Jest wiele technik, w których oddech pomaga rozwijać samadhi. Niektóre z tych technik uczą, jak regulować, kontrolować oddech. Praktyki te mają swoje zalety. Nie jesteśmy tu po to, aby potępiać inne techniki. Ale w tej technice wykorzystuje się tylko naturalny oddech, naturalnie pojawiający się wdech i wydech. Dla całej ścieżki on używał słowa yatha bhut, taka jaką jest, nie taka jaką chcielibyście, aby była, taka jaką jest. To nie może być stworzona rzeczywistość, sztuczna rzeczywistość, narzucona rzeczywistość. To musi być naturalna rzeczywistość, taka jaka się wydarza z chwili na chwilę, tak jak się przejawia z chwili na chwilę. Obserwujecie oddech, naturalny oddech. Jeśli jest głęboki, zaakceptujcie jego rzeczywistość. Jest głęboki. Jeśli jest płytki, zaakceptujcie jego rzeczywistość. Jest płytki. Przechodzi przez lewą dziurkę w nosie, albo przez prawą, albo przez obie jednocześnie. Jeśli jest płytki, nie próbujcie go pogłębiać. Jeśli jest głęboki, nie próbujcie go spłycać. Jeśli przechodzi przez lewą dziurkę, nie próbujcie jej zmieniać na prawą. Jeśli jest prawa, nie próbujcie zmieniać jej na lewą. Po prostu zaakceptujcie rzeczywistość taką, jaka jest. Taką, jaka jest. Zupełnie nowi uczniowie mogą czasami mieć problemy z wyczuciem wdechu czy wydechu, zwłaszcza jeśli oddech jest bardzo lekki, subtelny. W takim przypadku mogą wziąć kilka, ale tylko kilka głębszych oddechów, świadomych oddechów. Nie powinny one jednak pozostawać przedmiotem koncentracji przez cały czas. Można ich wziąć tylko kilka. Potem należy wrócić do naturalnego, normalnego, lekkiego oddychania. Jeśli oddech jest płytki, jest płytki. Jeśli jest delikatny, jest delikatny. Musicie rozwinąć świadomość najdelikatniejszego oddechu, najbardziej płytkiego, najsubtelniejszego. W ten sposób uwrażliwiacie i wyostrzacie umysł. Kolejna ważna sprawa. Kiedy jesteście skupieni na wyczuwaniu wdechu i wydechu, musicie utrzymywać skupienie na małym obszarze ciała. Im mniejszy obszar, tym bardziej wyostrzy się wasz umysł. Jeśli będziecie skupieni na większej powierzchni, próbując poczuć wdech i wydech, wasza uwaga będzie skoncentrowana, ale umysł nie uwrażliwi się i nie wyostrzy na tyle, by wyczuwać subtelniejsze doznania w ciele. Dlatego Budda powiedział: przednia część nosa, obszar wokół dziurek w nosie. Utrzymujcie uwagę na tym obszarze. Tam obserwujcie wdech i wydech. Wdech i wydech. To pomaga. Po upływie 3 dni zaczynacie odczuwać takie czy inne doznania, które pomagają wam wyostrzyć umysł tak, że 4 czy 5 dnia
odczuwacie doznania w całym ciele. A więc ten obszar jest bardzo ważny. Musicie pracować na tym małym obszarze u wejścia do dziury w nosie. Naturalny oddech, czysty oddech, po prostu sam oddech, wyłącznie oddech. Żadnej werbalizacji, z pełnym zrozumieniem, że jeśli zaczniecie powtarzać w myślach jakieś słowo razem z oddechem, łatwiej się skoncentrujecie, ale to nie będzie vipassana. Żadnych wyobrażeń, żadnej wizualizacji, z pełnym zrozumieniem, że jeśli zaczniecie wizualizować kształt, postać Boga lub Bogini, założyciela takiej czy innej religii, takiej czy innej świętej osoby, oświeconej osoby, osoby, której jesteście oddani, jeśli będziecie wyobrażać sobie kształt czy formę, wasz umysł skoncentruje się, ale to nie będzie vipassana. W vipassanie wszelkie wizualizacje są zabronione, wszelkie werbalizacje są zabronione. Obserwujecie tylko naturalną prawdę, która sama się przejawia. To wszystko. Jednym z powodów, dla których nie używa się słów, jest fakt, że przeważnie słowa te są imieniem Boga lub Bogini, założyciela tej czy innej religii. Słowa te przynależą do określonej religii. Imię Boga używane przez wyznawców określonego ruchu religijnego nie będzie mogło być używane przez wyznawców innej religii. Dhamma musi być uniwersalna, ponieważ problem jest uniwersalny. Kiedy w umyśle powstają zanieczyszczenia, zakłócenia i w efekcie zaczynamy doświadczać cierpienia, cierpienie to nie jest wyłączną domeną określonej religii, określonej społeczności, określonego kraju czy jednej płci. Ta choroba jest zjawiskiem powszechnym, więc lekarstwo też musi być uniwersalne. Lek akceptowany przez wyznawców tylko jednego odłamu religijnego nie będzie skuteczny. Jeśli zaczniecie używać tych słów, słów przynależnych do określonej religii, wtedy nie będzie to praktyka uniwersalna. Lub jeśli zaczniecie wyobrażać sobie postać Boga czy Bogini z określonej religii, postać takiej czy innej świętej osoby, ponownie ograniczycie praktykę do konkretnego ruchu religijnego. To jest jeden powód. Ale jest również powód subtelniejszy. Czasami uczeń przychodzi do mnie i mówi: chcę użyć werbalizacji, ponieważ ułatwia mi to skupienie umysłu. Nie będę używać żadnego religijnego słowa, imienia Boga ani bóstwa. Przy wdechu powiem jeden, przy wydechu powiem dwa. To jest uniwersalne. Każdy może powiedzieć jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Albo wdech, wydech, wdech, wydech. To jest dobry argument. Ale mimo to nie wolno tego robić. Dlaczego? Ponieważ jakiekolwiek to będzie słowo, jeśli zaczniecie je powtarzać, zacznie ono dominować, stanie się dla was najważniejsze. Zapomnijcie o oddechu. Umysł skoncentruje się na słowie. Zaczniecie je powtarzać i mówić wdech niezależnie od tego, czy w rzeczywistości będzie wdech czy wydech. Będziecie mówić wydech nie zwracając uwagi na to, czy rzeczywiście robicie wydech czy też wdech, ponieważ zapomnicie o oddychaniu powtarzając wdech, wydech, wdech, wydech, albo powtarzając 1, 2, 1, 2 i tak dalej. Całkiem zapomnicie o oddechu. Cel nie będzie realizowany. Celem jest nie tylko koncentracja umysłu. Celem jest zrozumienie rzeczywistości dotyczącej struktury naszego umysłu i materii oraz zachodzącej między nimi interakcji. Musicie osiągnąć etap, na którym poczujecie doznania. Jeśli zaczniecie powtarzać 1, 2, 1, 2, wdech, wydech, wdech, wydech, umysł się skoncentruje. Ale nie będziecie w stanie poczuć doznań, a więc nie będziecie w stanie zrozumieć, co się dzieje wewnątrz was. Przegapicie coś bardzo ważnego, przegapicie vipassanę. I dlatego żadnej werbalizacji. Kolejny kłopot z werbalizacją jest taki, że powtarzacie pewne słowo. Powtarzacie je w kółko. Każde słowo ma swoją wibrację. Mistrzowie mantry odkryli, że niektóre słowa mają bardzo silne wibracje. To tak jakbyście uderzyli w gong i wytworzyli bardzo silne wibracje. Słowa takie jak om, ing, ring, kling zostały nazwane bić mantra. Jeśli je powtarzacie, wytwarzają one w was bardzo silne wibracje. Umysł łatwo się koncentruje. Całe wasze istnienie jest ogarnięte tą szczególną wibracją. Zrozumcie, to jest sztuczna wibracja, sztucznie wytworzona. Przegapiacie naturalne wibracje. Vipassana chce, abyście doświadczali naturalnych wibracji. Te sztucznie stworzone wibracje mają swoje zalety. Są dobre w tym sensie, że nie dopuszczają do was niedobrych wibracji. Działają jak tarcza ochronna. Zarazem są jednak bardzo szkodliwe, ponieważ są ogromną barierą. Nie pozwalają wam poczuć waszych własnych wibracji w głębi umysłu. Co się dzieje, kiedy powstaje w was gniew? Co się dzieje, kiedy powstaje w was pasja? Kiedy powstaje strach, rośnie ego?
To jest dla Was o wiele ważniejsze, ponieważ musicie się uwolnić od tych zakłóceń. Stale powtarzając pewne słowa, stwarzacie określoną wibrację, która jest sztuczna, sztucznie wytworzona. Narzucacie sobie tę rzeczywistość i w ten sposób przegapiacie rzeczywistość na głębszym poziomie. Dlatego żadnej werbalizacji. Werbalizacja jest niedozwolona. Podobnie żadnej wizualizacji. Technika ma Was poprowadzić od prawdy powierzchniowej, prawdy intensywnej, łatwo wyczuwalnej, do subtelnej, subtelniejszej i najsubtelniejszej prawdy. Na przykład, zaczynacie od ciała, dotykalnego, materialnego ciała. Pracujecie techniką Vipassany i dzięki temu zmienia się ono w falę wibracji, ogromną liczbę atomów. Taka jest ostateczna prawda dotycząca dotykalnego ciała. Przypuśćmy, że zaczniecie pracować z czymś wyobrażonym. Dotykalnym, ale wyobrażonym. Jeśli nie rozpuścicie tego tak, żeby stało się wibracjami, nie osiągniecie celu. Po co stwarzać coś, co trzeba będzie rozpuścić? Po co najpierw coś sobie wyobrażać, a potem pracować nad tym, żeby zniknęło? Macie już wystarczająco dużo dotykalnego materiału do rozpuszczania i to jest wystarczająco trudne. Dlatego jakiekolwiek wyobrażenia i wizualizacje nie są zalecane. Tylko doznania, których doświadczacie z chwili na chwilę. Yatha bhut. Tak jak się dzieją. Nie. Yatha kat. Nie. Yatha krit. Nie coś przez Was stworzonego, ale naturalne wibracje, naturalne doznania, których doświadczacie. To doprowadzi Was do Pania. Zaczynacie doświadczać całego ciała. Obserwujecie doznania, obserwujecie ich naturę, przemijającą naturę. Powstają, zanikają. Powstają, zanikają. Jeśli nie rozumiecie owej cechy przemijalności każdej wibracji, wtedy zachodzi niebezpieczeństwo, że doznanie zaowocuje niechęcią lub pragnieniem. Tak się dzieje całe życie. W jednym życiu i następnym doznania zawsze są obecne. Tak zwany nieświadomy umysł w swojej głębi odczuwa je przez cały czas. Są one przyjemne albo nieprzyjemne. Kiedy są przyjemne, część umysłu reaguje pragnieniem, pragnieniem, pragnieniem. Kiedy są nieprzyjemne, stale reaguje niechęcią, niechęcią, niechęcią. Ta część umysłu, która jest jego korzeniem, stała się więźniem nawykowego reagowania. Cały czas, dzień i noc, reaguje albo pragnieniem, albo niechęcią. Pragnieniem lub niechęcią. Pragnieniem lub niechęcią. Pojawia się to również na powierzchni umysłu. Umysł powierzchniowy znajduje się pod wpływem korzeni. Jeśli spróbujecie naprawić umysł na poziomie powierzchniowym, przez jakiś czas może to być skuteczne. Ale jeśli korzeń nie jest zdrowy, cała reszta umysłu również nie będzie zdrowa. Na tym polegało odkrycie Buddy. Było wielu nauczycieli przed nim, w jego czasach i po nim. Indie to bardzo starożytny kraj. Kraj o bogatej duchowości. Robiono tam wiele eksperymentów w dziedzinie oczyszczania umysłu, wyzwalania istot. I widzimy, że wszyscy nauczyciele przed Buddą, współcześni Buddzie i żyjący po Buddzie, wszyscy oni mówili to samo. Musicie uwolnić się od pragnień. Musicie uwolnić się od niechęci. Musicie uwolnić się od ignorancji. Tylko wtedy doświadczycie wyzwolenia. Od pragnień. Jakich pragnień? Od niechęci. Jakich niechęci? Chodzi o 6 narządów zmysłów i odpowiadające im obiekty. Musicie być wolni od pragnień związanych z tymi obiektami. Dla oczu obiektem jest jakiś kształt, forma, kolor, światło. Podobają się Wam, powstaje pragnienie. Nie podobają się, rodzi się niechęć. Obiektem dla uszu jest dźwięk. Podoba się on Wam, jest pragnienie. Nie podoba się, jest niechęć. Tak samo jest z zapachem dla nosa, smakiem dla języka, dotykiem dla ciała i jakąkolwiek myślą lub emocją dla umysłu. Każdy duchowy nauczyciel, mając na uwadze te 6 rodzajów obiektów, mówi: nie szukajcie przyjemności w zmysłowych obiektach, doświadczeniach, inaczej nigdy nie doświadczycie wyzwolenia. Uwolnijcie się od nich. Budda powiedział to samo. Ale Budda zrobił jeden krok dalej. Krok, którego nikt nie zrobił. Dotarł głębiej, ponieważ nie pracował z żadną wiarą czy filozofią z przeszłości. Odłożył na bok wszystkie przekonania i wierzenia, nie potępiał ich, ale odsunął je na bok. Niczym naukowiec zaczął badać prawdę dotyczącą umysłu, dotyczącą materii. Tam, gdzie naprawdę zaczyna się cierpienie. Obserwował prawdę. Obserwował prawdę i dotarł do etapu Sankhittena pancha upadan khanda dukkha. Sankhittena. Na bardzo głębokim poziomie. Jednym słowem, przepadał 5 khandas. 5 czynników sprawczych, napędzających.
czynnik napędowy materialny to cała struktura fizyczna z ogromną liczbą kalapa, które pojawiają się i zanikają, pojawiają się i zanikają, oraz cztery czynniki umysłowe, część zauważająca, część rozpoznająca, część odczuwająca i część reagująca. Kiedy wszystkie pięć czynników połączy się, pojawia się ignorancja, niewiedza, ja. Ja jestem fizyczną strukturą. Ja zauważam, to jest moje zauważanie. Ja rozpoznaję, to jest moje rozpoznawanie. Ja czuję, to są moje odczucia. Ja reaguję, to jest moje reagowanie. To ja i moje, to jest upadana, przywiązanie. Niezwykle silne przywiązanie do tych pięciu czynników. Ze względu na to wielkie przywiązanie, te pięć czynników nieustannie pojawia się i pomnaża. Pomnaża. Sankary stale się pomnażają, wasze cierpienie stale się pomnaża. Na poziomie doświadczalnym można zrozumieć, że to tam właśnie zaczyna się cały problem. Buddha zbadał całą strukturę umysłu i materii na poziomie, na którym mógł zobaczyć, jak działa te pięć czynników, każdy z nich oddzielnie. Vipassana doprowadzi was do tego etapu. Jeśli jednak zaczniecie bawić się w szukanie określonego typu doznań, takich czy innych, to zapomnijcie o rozdzielaniu, rozpuszczaniu i poznawaniu natury umysłu i materii, tego, jaka zachodzi pomiędzy nimi interakcja, jak jedno wpływa na drugie, pod jakim samo jest wpływem. To wszystko stanie się dla was nieważne. Pozostanie wam zachwyt z powodu przyjemnych doznań i depresja z powodu nieprzyjemnych doznań. On doprowadził nas do Vaidana, do doznań. Nie powinniśmy bawić się w grę w doznania. Celem jest uwolnienie się od obiektów zmysłów i niewytwarzanie pragnień ani niechęci. Takie było nauczanie wszystkich duchowych przewodników. Ale pracowali oni tylko na poziomie powierzchniowym. Nie pogrążajcie się w zmysłowych obiektach, w zmysłowych doświadczeniach. Buddha poszedł głębiej. Odkrył, że nasze pragnienia i niechęci nie powstają z powodu tych zewnętrznych obiektów, że jest brakujący element pomiędzy zewnętrznym obiektem a naszym pragnieniem bądź niechęcią. Tym brakującym elementem jest doznanie w ciele. Passapaccaya Vedana. Kiedy następuje kontakt z obiektem, w ciele pojawia się doznanie. Jedna część umysłu dokonuje oceny. Bardzo dobre, bardzo złe. Doznanie staje się przyjemne lub nieprzyjemne. Dopiero wtedy Vedanapaccaya Tanha. Dopiero wtedy pojawia się pragnienie lub niechęć. Nie wcześniej. Jeśli pomijacie ten element, pracujecie tylko na poziomie powierzchniowym. Dobrze jest uwolnić się od pragnień i niechęci na powierzchniowym poziomie umysłu. Oczyszcza się warstwa intelektualna umysłu. Nic w tym złego. Ale jeśli oczyszczacie się tylko na poziomie intelektualnym, pomijacie głębię umysłu. Buddha pokazał ludziom, jak dotrzeć do głębi umysłu i pracować z doznaniami. Dlatego ci, którzy chcą praktykować vipassanę tak, jak jej nauczał Buddha, ci, którzy chcą praktykować w sposób, którego wymaga vipassana, nie mogą zapomnieć o Vedana, doznaniach w ciele. Jeśli zapomnicie o doznaniach w ciele, ale jesteście świadomi wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, to jest w porządku. Dobrze, jeśli umysł jest skoncentrowany, jeśli zachowana jest czystość umysłu na jego powierzchni. Ale poprzestając tylko na tym, gubicie poziom korzeni umysłu. Przy pomocy doznań oczyszczacie umysł na poziomie korzeni. Więc zawsze, kiedy praktykujecie vipassanę, pamiętajcie, że doznania odgrywają bardzo ważną rolę. Musicie rozumieć ich prawdziwą naturę, bez względu na to, czy są przyjemne, czy nieprzyjemne. Dzięki praktyce i doświadczeniu, niezależnie od tego, jak bardzo nieprzyjemne może być doznanie, prędzej czy później zrozumiecie. Pojawiło się i po pewnym czasie przeminęło. Nie jest wieczne. Kiedy zmienia się w subtelną wibrację, wtedy również są to tylko małe fale, które pojawiają się i zanikają. Pojawiają się i zanikają. To jest tymczasowe. Taka jest natura każdego doznania, ponieważ taka jest natura całej struktury materialnej. Taka jest natura całej struktury mentalnej. Doznanie to nic innego, jak produkt zetknięcia się obu struktur. Umysł i ciało stale pojawiają się i znikają. Doznanie również stale pojawia się i zanika. Doświadczacie tego. Nie jest to zabawa w intelektualną grę. Nie akceptujecie tego tylko dlatego, że Buddha tak powiedział. W miarę jak praktykujecie i doświadczacie, staje się to bawa na Mayapania. Żyjecie teraz rzeczywistością. Doświadczacie jej. Nie jest to już tylko suta Mayapania. Nie jest to już dla was tylko teoria. Rozumiecie to na poziomie doświadczalnym i zaczęliście zmieniać nawykowe reakcje umysłu na najgłębszym poziomie.
Trzeba to zrozumieć i stale o tym pamiętać. Na początku na pewno nie będziecie tak idealni, żeby w ogóle nie reagować, kiedy pojawi się doznanie. To jest możliwe na bardzo zaawansowanym poziomie. Ale w końcu dojdziecie do tego poziomu. Cel powinien być bardzo jasny. Bez względu na to, jakie pojawi się doznanie, nie zareagują ani niechęcią, ani pragnieniem. A jeśli zareaguję, to uprzytomnię to sobie i uwolnię się od reagowania tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Może się pojawić bardzo przyjemne doznanie i zaczniecie reagować. Och, jak cudownie, to jest piękne, jaki cudowny przepływ energii, cudowny przepływ. Powinniście natychmiast to sobie uświadomić. Och, przecież to jest przemijające, po co pragnąć czegoś takiego? Nagle zmienia się to w bardzo nieprzyjemne doznanie i reagujecie niechęcią. Jak szybko uda wam się powrócić do mądrości? Och, przecież to jest przemijające, po co niechęć? Żadne niechęci. W ten sposób nauczycie się umacniać w Anicca, w mądrości Anicca i zaczniecie robić postępy, postępy. To są podstawowe, fundamentalne założenia Vipassany. Jeśli je pominiecie, z pewnością nie osiągniecie rezultatów, jakie powinniście osiągnąć. Technika jest zorientowana na osiągnięcie rezultatów. Nie chodzi w niej o to, żeby przyniosło wam korzyści po śmierci. Po śmierci oczywiście też pojawią się korzyści. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Istnieje nieustanny przepływ od przeszłości poprzez teraźniejszość i dalej w przyszłość, który niesie nas do ostatecznego celu tam, gdzie przepływ ustaje. Ale tymczasem, dopóki przepływ istnieje, będą się pojawiały korzyści pod warunkiem, że praktykujecie właściwie. Korzyści muszą się pojawić tu i teraz, w obecnym życiu. Jeśli się nie pojawiają, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli w waszym życiu nie zachodzi żadna zmiana na lepsze, to znaczy, że coś robicie nieprawidłowo. Niewłaściwie praktykujecie. Technika naprawdę pomaga. Pomogła wielu ludziom w ciągu 25 stuleci. I pomaga nadal. Nie może więc być żadnych wątpliwości co do techniki. Coś musi być źle w waszym sposobie praktykowania. Więc skontaktujcie się z waszym nauczycielem, asystentem nauczyciela i spróbujcie zrozumieć, co jest nie tak. Dlaczego nie czuję żadnych korzyści? Dlaczego mój gniew się nie zmniejsza? Dlaczego moja pasja się nie zmniejsza? Dlaczego moje ego się nie zmniejsza? Dlaczego moje zanieczyszczenia nie znikają? Coś gdzieś robicie nie tak. Stale obserwujcie sami siebie. Nie spodziewajcie się żadnej magii ani cudów. Po 10-dniowym kursie nie uwolnicie się od niechęci, od pragnień. Tak się nie stanie. Jeśli się stanie, szczerze wam pogratuluję, wspaniale. Ale to potrwa. To długa ścieżka, bardzo długa ścieżka. Jeśli zrozumiecie, jak nią iść, jeśli będziecie szli we właściwym kierunku, we właściwy sposób, to rezultaty muszą się pojawić. Dobre rezultaty muszą się pojawić. Na pewno się pojawią. Uważam, że miałem wielkie szczęście, że zetknąłem się z Dhammą, z tą ścieżką. Miałem wielkie szczęście, że urodziłem się w Birmie, w kraju Dhammy. Indie zagubiły tę technikę. Po odejściu Buddy technika bardzo pomagała ludziom w Indiach przez około 500 lat. Niestety, stopniowo, z powodu ignorancji, z powodu czyichś osobistych interesów, ludzie zaczęli ją zanieczyszczać. Mieszali ją z innymi technikami, dokładali trochę tego, trochę czegoś innego. Kiedy zaczyna się mieszać technikę z innymi metodami, traci ona swoją czystość. Traci skuteczność i nie można uzyskać takich rezultatów, jakie powinno się uzyskać. A kiedy ludzie nie widzą rezultatów, przestają praktykować. W ten sposób Indie zagubiły tę technikę. Rozprzestrzeniła się ona po różnych krajach, ale tam również ją zagubiono. Na szczęście przetrwała w najczystszej formie w jednym sąsiadującym z Indiami kraju w Birmie. Chociaż praktykowało ją bardzo niewiele osób. Nie było to tak, że cała ludność Birmy praktykowała ją z pokolenia na pokolenie. Nie. Przekazywano technikę z nauczyciela na ucznia, z nauczyciela na ucznia. Oni traktowali to jako swój obowiązek z poczuciem, że technika przyszła do nas z Indii, od Buddy. Musimy ją zachować w czystej, niezmienionej formie, ponieważ po 2500 lat ma się ona znowu rozprzestrzenić. Takie było wierzenie. A więc utrzymywali technikę w czystości dla swojego dobra oraz dla dobra przyszłych pokoleń. Czuję się bardzo szczęśliwy, że urodziłem się tam i zetknąłem z techniką. W czasach Buddy oraz przez 300 lat po nim technika rozpowszechniała się w północnych Indiach. Po 300 latach panował tam król, cesarz imieniem Ashoka, człowiek bardzo okrutny i niezwykle ambitny.
Ciągle chciał powiększać swoje cesarstwo. Zabijał i okaleczał ludzi, krzywdził ich powodowany pragnieniem, aby być władcą jak największego państwa. Z dumą nazywał sam siebie Chanda Ashoka, Ashoka Okrutny. Cieszył się, że ludzi przeraża sam dźwięk jego imienia. Człowiek ten, dzięki dobrym parom z przeszłości, zetknął się z Dhammą. Całkowicie go to odmieniło. Praktykując Dhammę, uświadomił sobie, w jaki sposób może mi pomóc krzywdzenie ludzi, bogacenie się i zdobywanie coraz większej władzy. Robiąc to, krzywdzę sam siebie i krzywdzę wielu ludzi. Zmienił się zupełnie. Ludzie zaczęli go nazywać Dhamma Ashoka. Chanda Ashoka, czyli Ashoka Okrutny, zmienił się w Dhamma Ashoka, Ashoka Mistrz Dhammy. Rozwinął się w Dhammie i był teraz pełen miłości, pełen współczucia. Zaczął służyć ludziom, ponieważ kiedy ktoś poczuje smak Dhammy, nie może się oprzeć chęci podzielenia się tym z innymi ludźmi, z coraz większą liczbą ludzi. Cały ten naród, ludzie, moi poddani, są przecież jak moje dzieci. Chcę, aby moje dzieci rozwinęły się w Dhammie i uwolniły od cierpienia. Ale tak samo chcę też, aby wszyscy ludzie w moim kraju przyjęli Dhammę i uwolnili się od cierpienia. Zaczął ją upowszechniać z całą miłością i współczuciem. Sam był przykładem kogoś, kto całkowicie się zmienił, inspirując przez to innych do tego samego. Ludzie zaczęli praktykować nie tylko w północnych Indiach, ale też niemal w całym kraju. Wyszkolił ogromną liczbę nauczycieli, których posyłał do każdego zakątka kraju, aby tam uczyli Dhammy. Potem pomyślał, dlaczego tylko w Indiach? Cierpienie jest wszędzie, na całym świecie. Dlaczego nie do innych krajów? Wysyłał, jak ich nazywano, Dhamma Duta, ambasadorów Dhammy, aby nauczali Dhammy, nauczali Vipassany. Posyłał ich do różnych krajów, na zachód aż do Europy, rozesłał ich też po całej Azji. Szczęśliwie dwóch ambasadorów Dhammy, którzy byli arahant, całkowicie wyzwoleni, przyjechało do Birmy. Nazywali się Sona i Uttara. Ludzie ci przynieśli zarówno słowa Buddy, jak i technikę. Od tamtej pory, z pokolenia na pokolenie, cudowna Dhamma była utrzymywana w czystej, niezmienionej formie. Zarówno słowa Buddy, jak i technika, oba elementy, utrzymano w czystej, niezmienionej formie. Nauki rozpowszechniły się również w innych krajach, takich jak Sri Lanka, Kambodża, Laos, Tajlandia itd. Tam zachowano słowa, lecz niestety zagubiono technikę. Ale w Birmie technika nie zaginęła, zachowano ją. Czuję się bardzo szczęśliwy, że urodziłem się w tym kraju, w kraju Dhammy. Dhamma jest tam ciągle obecna. Myślę, że miałem też szczęście, że urodziłem się w rodzinie biznesmenów, ponieważ gdybym nie urodził się w takiej rodzinie, w bogatej rodzinie, gdybym nie zarobił mnóstwa pieniędzy, być może część mojego umysłu myślałaby: ci bogaci ludzie to wiodą szczęśliwe życie. Ja też bym tak chciał. Muszę stać się bogatym. Ja grałem w tę grę i wiem już, jak nieszczęśliwi są bogaci ludzie. Są bardzo nieszczęśliwi. Ten wyścig szczurów to robienie pieniędzy. Nic tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. To czyni ich bardzo nieszczęśliwymi. Przeszedłem przez to wszystko. Na szczęście doświadczyłem tego cierpienia. W bardzo młodym wieku wystartowałem do wyścigu szczurów, żeby zarabiać pieniądze, pieniądze, pieniądze. Jak na birmańskie standardy zarabiałem bardzo dużo. Byłem bogaty i odnosiłem sukcesy w biznesie i przemyśle. Kiedy zarabia się dużo pieniędzy, zyskuje się specjalny status w społeczeństwie. Raz po raz zostaje się przewodniczącym, skarbnikiem czy sekretarzem takiej czy innej organizacji o charakterze religijnym lub charytatywnym. Byłem przewodniczącym, sekretarzem, dyrektorem, członkiem zarządu w około 20 różnych organizacjach. To szaleństwo. Taka sytuacja uderza do głowy. Ego puchnie. Widzicie, jaka ze mnie ważna osobistość? To wszystko spotkało mnie w bardzo młodym wieku. Miałem 20 kilka lat. To było szaleństwo, które spowodowało ogromne napięcie wewnętrzne. Dobrze się stało, że przeszedłem przez tego typu trudności. Dostałem bardzo silnych bólów głowy. Zachorowałem na szczególny rodzaj migreny, na którą nie było lekarstwa. Próbowali mnie leczyć najlepsi lekarze w Birmie przy pomocy najróżniejszych lekarstw. Nic nie pomagało. Zacząłem dostawać zastrzyki morfiny. Co 2 tygodnie miałem silne ataki i musiałem otrzymywać morfinę, ponieważ nie było żadnego lekarstwa. Tak to trwało 4 czy 5 lat. Po tym czasie lekarze ci, bardzo dobrzy lekarze, powiedzieli: zaczynasz się uzależniać od morfiny. Teraz bierzesz morfinę, aby złagodzić bóle migrenowe, ale wkrótce będziesz ją brał dla niej samej.
będziesz ją musiał brać codziennie. Cóż to będzie za życie, jeśli będę musiał brać codziennie morfinę? Poradzili mi wtedy. Często podróżujesz w interesach za granicę. Zapomnij raz o interesach i pojedź tylko po to, aby uwolnić się od morfiny. Wiemy, że nie ma lekarstwa na ten rodzaj migreny, na który cierpisz, ale z pewnością lekarze za granicą będą mieli jakiś inny środek przeciwbólowy. Dlaczego nie spróbować? Posłuchałem rady i wyjechałem z Birmy. Przez długi czas przebywałem w Szwajcarii, Niemczech, Anglii i Ameryce. Miałem też swoje biuro w Japonii, więc tam przebywałem jeszcze dłużej. Wydałem ogromne pieniądze na konsultacje u najlepszych lekarzy. Straciłem mnóstwo czasu. I znów uważam, że było to wielkie szczęście, iż żaden z tych lekarzy nie potrafił mnie wyleczyć. Najlepsi lekarze świata nie mogli mi pomóc. Nie mogli mnie nawet wyleczyć z uzależnienia od morfiny, a co dopiero z migreny. Miałem wielkie szczęście. Wróciłem mocno rozczarowany, ale ostatecznie miało mi to wyjść na dobre. Jeden z moich bardzo dobrych przyjaciół, który później został sędzią Sądu Najwyższego w Birmie, poradził mi. Goinka, próbowałeś już wszystkiego. A może byś tak spróbował 10 dni z tym nauczycielem od Vipassany? Twoja choroba wygląda mi na psychosomatyczną. Nauczają tutaj techniki oczyszczającej umysł. Techniki, której uczył Budda. Kiedy umysł się oczyści, psychosomatyczne choroby znikają. Może byś spróbował? Powiedziałem. Jeśli to by mi pomogło, byłoby wspaniale. Poszedłem do mojego nauczyciela, Sayajiu Bakina, człowieka przepełnionego współczuciem. Poszedłem do niego i powiedziałem, że chciałbym wziąć udział w 10-dniowym kursie. On na to. Ależ oczywiście, proszę bardzo. Wiedział, że byłem przywódcą społeczności hinduskiej, a to była ścieżka buddyjska. Powiedział, nie obawiaj się. Każdy może wziąć udział w kursie. Muzułmanie, chrześcijanie, hindusi. To nie ma znaczenia. Wszyscy mogą jednakowo skorzystać. Jeśli jesteś hindusem, pozostaniesz hindusem. Ja tutaj nie nawracam na inną wiarę. To dobra technika, spróbuj. Wyznałem, że przyszedłem z powodu mojej migreny. Wtedy on szybko odpowiedział. Nie, nie przyjmę cię. Nie przyjmę cię. Dlaczego? Co się stało? Powiedział. Lekceważysz Dhammę. Umniejszasz jej wartość. Dhamma to wielkiej wartości duchowa ścieżka, która uwalnia od wszystkich cierpień w tym życiu i w następnych. A ty chcesz jej użyć tylko jako lekarstwo na migrenę? Nie, nie. Z tym idź do lekarza, do szpitala. To nie jest miejsce dla ciebie. Następnie z wielkim, wielkim współczuciem wyjaśnił mi. Jeśli praktykuje się tę ścieżkę, oczyszcza ona umysł. Źródłem cierpienia są zanieczyszczenia umysłu. Kiedy się je usunie, znikają również choroby psychosomatyczne. Jest to korzyść. Ale to jest produkt uboczny. Jeśli na przykład budujesz fabrykę cukru, to po co ją budujesz? Żeby produkować cukier, a nie melasę. Melasę otrzymujesz jako produkt dodatkowy. Nikt nie buduje fabryki cukru tylko dla otrzymania melasy, bo to jest produkt uboczny. Ty też nie możesz tu przyjść tylko po to, żeby uwolnić się od migreny. Przyjdź tutaj, aby praktykować ścieżkę duchową. Tylko wtedy to ci pomoże. Zrozumiałem, o co chodzi, ponieważ był on niezwykle dobry i współczujący. Jego wibracje były wspaniałe. Tak, przyjdę na kurs. Przyjdę dla duchowości, nie dla migreny. Jeśli się z niej nie wyleczę, to się nie wyleczę. Trudno, nie dbam o to. Jednak po powrocie do domu musiałem zmierzyć się ze swoim głębokim uwarunkowaniem z okresu dzieciństwa. Urodziłem się w zagorzale konserwatywnej rodzinie hinduskiej. Od dzieciństwa uczono nas szacunku do Buddy, ponieważ Budda jest uważany za wcielenie Boga Wszechmogącego, Stworzyciela. Jest uważany za jego najnowszą, 9. inkarnację. Więc musimy mieć dla niego szacunek, ale jego nauki? O nie, nie. Nas uczono, że jego nauki nie były słuszne, gdyż on nie wierzył w istnienie duszy, nie wierzył w Boga. Jego nauczanie było ateistyczne, a więc niedobre. Takie przekonanie wbito mi do głowy i dlatego martwiłem się. Jeśli pójdę do tych ludzi, nauczę się ich techniki i zostanę buddystą i nie będę wierzył w Boga i nie będę wierzył w duszę, to co się ze mną stanie? Pewnie pójdę do piekła. O nie, nie. Ta ścieżka nie jest dla mnie. Lepiej nie pójdę. Walczyłem tak ze sobą kilka miesięcy. Wreszcie pomyślałem. Nauczyciel powiedział, jesteś hindusem i pozostaniesz hindusem. Moim celem nie jest nawracanie na buddyzm, ale zrobienie z ciebie dobrego człowieka. Będziesz praktykował sila, życie moralne. Będziesz praktykował samadhi, panowanie nad umysłem. I będziesz praktykował panya, oczyszczanie umysłu. Jesteś w stanie to zaakceptować, więc dlaczego nie spróbować? Zdecydowałem, że spróbuję, ale z silnym postanowieniem, że pozostanę hindusem.
W porządku. Spróbuję przez 10 dni, ale nie dam się nawrócić na buddyzm. I na całe szczęście poszedłem na kurs. Oczywiście jak każdy drugiego dnia chciałem uciekać. To z powodu uwarunkowań mojego umysłu. Słyszałem, jak inni ludzie mówili, że w trakcie medytacji widzieli światło. Takie światło, inne światło, a ja nie widziałem żadnego światła. W mojej tradycji religijnej mówi się, że kiedy widzisz światło, to znaczy, że osiągnąłeś wyzwolenie. No i proszę, ci ludzie widzą boskie światło, a ja nie widzę boskiego światła. Przypomniałem sobie też słowa świętego człowieka, który powiedział: łatwiej wielbłądowi przejść przez zgielne ucho, niż bogaczowi dostać się do nieba. Jestem bogatym człowiekiem, a więc nie jest to ścieżka dla mnie. Wszyscy ci ludzie tutaj to profesorowie, nauczyciele, lekarze, dobrzy ludzie, uczynni ludzie, widzą boskie światło i te wszystkie rzeczy. Ja nie widzę, marnuję tylko tutaj czas. Lepiej będzie, jeśli wyjadę. I spakowałem się. Jedna z osób medytujących razem ze mną, profesor historii na tamtejszym uniwersytecie, była bardzo miła. Dowiedziała się, że się spakowałem i chciałem uciekać. Powiedziała do mnie: tylko jeden dzień, jeszcze tylko jeden dzień. Pierwszego dnia poczułeś tyle doznań. Zazwyczaj ludzie czują to dopiero na trzeci dzień, a ty już poczułeś te doznania i nauczyciel jest bardzo zadowolony z tego, jak sobie radzisz. Dlaczego chcesz uciekać? Światło w ogóle nie jest ważne. Nie przywiązuj do niego żadnej wagi. Tylko jeden dzień. Jestem jej ogromnie wdzięczny. Powstrzymała mnie od wyjazdu. Gdyby nie ona, rozminąłbym się z tą wspaniałą ścieżką na zawsze. Zostałem. I tego samego wieczora, kiedy wszedłem do mojej małej celi medytować, kiedy usiadłem, pojawiło się światło. Zobaczyłem jedno światło, potem inne światło, ponieważ umysł już go nie pragnął. Byłem skoncentrowany tylko na doznaniach. Nagle usłyszałem dźwięk i razem z nim boski dźwięk. O, to jest boski dźwięk, to jest boski zapach, to jest boskie światło. Pomyślałem wtedy: nie, mój nauczyciel powiedział, żeby nie zwracać na to żadnej uwagi. Tylko doznania, tylko doznania. Szczęśliwie przebrnąłem przez to wszystko. Piątego czy szóstego dnia byłem już zafascynowany tymi naukami. Jako przywódca hinduskiej społeczności wygłaszałem mowy na temat Gity, dawałem wykłady na temat Upaniszad i Vedanty. Tam są te same nauki. Uwolnij się od pragnień, uwolnij się od niechęci, uwolnij się od gniewu. Uwolnij się od tego, uwolnij się od tamtego. Ale jak się uwolnić? Nie ma żadnej techniki. Są tylko same kazania, kazania i nic tylko kazania. I wreszcie, kiedy poznałem Vipassanę, zobaczyłem, że to jest Gita stosowana w praktyce. To jest zastosowana w praktyce Vedanta. Tutaj mam praktyczne zastosowanie, wspaniałą technikę, która pomoże mi uwolnić się od moich pragnień. Nie mogłem się uwolnić od moich pragnień, od mojego strachu, od ego, od mojego gniewu. A tu jest coś, co jest praktyczną ścieżką, która uczy mnie, jak się od tego wszystkiego uwolnić. Byłem zafascynowany. Po 10 dniach zobaczyłem. Tak, w moim życiu zaczęła się wielka zmiana. Zaczęły się pojawiać zmiany. Zacząłem stosować technikę. Miałem wielkie szczęście. Wielkie szczęście, że urodziłem się w Birmie, w kraju, który zachował technikę w czystej, pierwotnej formie, chociaż tak niewiele osób ją praktykowało. Te osoby zachowały słowa Buddy w niezmienionej postaci oraz technikę Buddy w niezmienionej postaci. Ja zetknąłem się z tym świętym człowiekiem, a on z wielkim współczuciem nauczył mnie Dhammy. Przez 14 lat praktykowałem tę technikę i jednocześnie wypełniałem swoje obowiązki głowy rodziny. Po 14 latach tak się akurat złożyło, że moi rodzice wyjechali z Birmy. Wyprowadzili się do Indii. Moja matka poważnie zachorowała. To był problem natury psychologicznej. Wiedziałem, że gdyby praktykowała Vipassanę, pozbyłaby się tego problemu. W tamtych czasach rząd birmański jednak nie wydawał swoim obywatelom paszportów, żeby mogli wyjechać z kraju. Jestem wdzięczny rządowi Birmy, że dał mi paszport, abym mógł pojechać do Indii uczyć moją matkę Vipassany. Jestem również wdzięczny rządowi Indii, że dał mi wizę na dłuższy pobyt, pozwalając mi uczyć moją matkę. Pierwszy kurs odbył się w ciągu miesiąca od mojego przyjazdu do Indii. Budda powiedział, że nie sposób spłacić długu wdzięczności wobec rodziców. Jest to tak trudne. Nawet jeśli służycie swoim rodzicom przez całe życie, nie robiąc nic innego, i tak nie zdołacie spłacić tego długu. Jedynym sposobem spłacenia długu wobec rodziców jest pomóc im umocnić się w sila, jeśli nie są umocnieni w sila. Jeśli są umocnieni w sila, ale nie znają samadhi, pomóżcie im umocnić się w samadhi.
jeśli są umocnieni w sila i samadhi, ale nie znają panya, pomóżcie im umocnić się w panya. Jeśli mają sila, samadhi i panya, ale nie zrealizowali ostatecznego celu nibany, pomóżcie im osiągnąć nibanę. Czuję się bardzo szczęśliwy, że mogłem spłacić dług wdzięczności wobec swoich rodziców. To był bardzo mały kurs. Ich dwoje i 12 innych osób. Niektóre z nich znałem, niektórych nie znałem. Przyjechałem do Indii tylko na 3 miesiące, aby ofiarować dhammę moim rodzicom, w szczególności matce. Jednak te 12 osób po zakończeniu kursu zaczęło bardzo nalegać. Jeszcze jeden kurs. Prosimy o jeszcze jeden kurs. Mój ojciec weźmie w nim udział, moja żona, mój mąż, mój syn, moja córka. Ehi pasiku. To jest cecha dhammy. Przyjdź i sam zobacz. Przyjdź i sam zobacz. Więc był jeszcze jeden kurs. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Nie wiem, kiedy minęły te 3 miesiące. Potem miesiąc po miesiącu, rok po roku, kurs za kursem, kurs za kursem, Ganges Dhammy zaczął płynąć w kraju swego pochodzenia. Kiedy byłem w Birmie, wielu ludzi miało pewne silne przekonanie, wierzenie. Mój nauczyciel również w to wierzył. Ponoć kiedy wspaniała Dhamma została posłana do Birmy przez Ashokę, który wysłał 2 arahant, 2 wyzwolone dusze, Sonę i Uttarę, kiedy zostali tam posłani, ich nauczyciel powiedział im: zabieracie klejnot Dhammy do kraju, który zachowa ją w nieskazitelnej czystości przez nadchodzące wieki. Technika zostanie zapomniana wszędzie, przechowa się jedynie w tym kraju. Nazwa kraju w tamtych czasach brzmiała Suvarnabhumi, kraj złota, złoty kraj. Złoty kraj potrafi przechować ten klejnot. W 2500 lat po odejściu Buddy klejnot powróci do Indii, umocni się tam i potem rozpowszechni po całym świecie. Mój nauczyciel zwykł mówić: teraz mija 2500 lat. Nie wiem, może to przypadek, ale był to właśnie rok, w którym otrzymałem dhammę. Kończył się 2500 rok i zaczynał się pierwszy rok następnej sasany, odrodzenia dhammy. To był czas, kiedy ja otrzymałem dhammę. Mój nauczyciel powiedział: wybiła godzina vipassany. Teraz musi się rozpowszechnić. Musi się rozpowszechnić. Szczerze mówiąc, wówczas wyglądało mi to na coś w rodzaju przesądu. Właściwie dlaczego 2500? Dlaczego nie 2400 lat? Dlaczego nie 2600 lat? Dlaczego akurat 2500? Jaki kryje się za tym powód? Nie wyglądało to zbyt naukowo, ale takie panowało przekonanie. Po przyjeździe do Indii byłem oszołomiony, kiedy zobaczyłem, co się zaczęło dziać. Gdy tam przyjechałem, zrobiłem listę osób, które znałem albo które znały mnie. To nie była nawet 3-cyfrowa liczba. Mniej niż 100 osób. W kraju, w którym żyją miliony, znało mnie lub ja znałem mniej niż 100 osób. I nagle na kursy zaczęli przychodzić ludzie. Zupełnie nieznani mi ludzie. Z każdej religii, z każdej społeczności. To było niewiarygodne. Nie tylko zwykli ludzie, posiadający domy i rodziny, ale przywódcy całych społeczności, przewodnicy duchowi różnych ruchów religijnych. Mnisi, buddyjscy mnisi, hinduscy sanyasi, mnisi mniszki dżnijscy, setki mnichów chrześcijańskich, księża i zakonnice, setki, tysiące. Jak to się działo, że przychodzili? Skąd się brali? Tak ogromna liczba ludzi z różnych sfer życia. Jak to się stało, że ściągali na kursy? Cóż to za cud? Ja ich nie znałem, oni nie znali mnie. A jednak jak bardzo przyciągała ich dhamma. Pomału stawało się to jasne i coraz jaśniejsze. Ludzie przyjeżdżali na kursy i kiedy ich poznawałem, z wieloma rozmawiałem i dyskutowałem, budziło się we mnie uczucie, że daną osobę znam od dawna. Od bardzo dawna. Tak, znam tę osobę. Znam tę osobę od wielu wcieleń. Na pewno już kiedyś razem medytowaliśmy vipassanę. Teraz przyszedł kolejny czas. W tej osobie już dawno posiano ziarno dhammy, ziarno vipassany. Teraz przyszedł czas, aby rosnąć w dhammie, dojrzewać. I pomagać nie tylko sobie, ale również innym. W tej osobie jest potencjał, aby pomogła nie tylko sobie samej, ale również innym. Widzę także, że jest wiele osób, które po raz pierwszy stykają się z dhammą. Te osoby postępowały właściwie, mają dobrą karmę i dojrzałość ich postępowania pomaga im teraz przyjąć w siebie ziarno dhammy. Nieistotne, czy należycie do tych osób, które po raz pierwszy przyjęły w siebie ziarno dhammy, czy też do tych, w których dojrzewa ono od dawna. Teraz jesteście tutaj, aby rozwijać się w dhammie. Otrzymaliście wspaniały klejnot. Zróbcie z niego właściwy użytek. Nie odrzucajcie go.
Zauważyłem, że niektórzy uczniowie robią jedną rzecz, przed którą stale ostrzegam. Wiele razy zdarzyło się, że ktoś przyjechał spróbować. To nic złego. Jest to nowa rzecz, najpierw należy ją wypróbować. Kiedy jednak stale tylko próbujecie, nic więcej, na próbowaniu się kończy, to nigdy nie zabierzecie się poważnie do pracy. Widzę, jak ludzie przyjeżdżają do Indii, szukają różnych doświadczeń, takiego rodzaju czy innego rodzaju. Chcę popróbować trawki, albo chcę spróbować narkotyków. Potem odwiedzają różnych guru, doświadczenie u takiego baby, za chwilę u innego guru. Podobnie przyjeżdżają do Goinki, doświadczenie z Goinką, odjazd u Goinki. Były już odjazdy u różnych guru, teraz u Goinki. Co przez to zyskujecie? W porządku, niech będzie, odjazd u Goinki. Jeden raz, drugi, a nawet trzeci. Ale w końcu zdecydujcie się na coś. Jeśli uważacie, że jakieś inne techniki są dla was dobre, pracujcie według nich i korzystajcie z nich. Jeśli bawicie się nimi, zajmujecie się wszystkim po trochu, powierzchownie, nigdy na serio, to marnujecie czas. Ścieżka prowadząca do wyzwolenia to poważna sprawa. To nie jest rozrywka umysłowa, intelektualna czy też emocjonalna zabawa. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto jest spragniony, szuka wody i zaczyna kopać studnię. Wykopał 3 metry i nagle ktoś mu mówi: nie, nie, woda jest gdzie indziej. Zaczynacie więc kopać w innym miejscu, znowu 3 metry i znów zaczynacie gdzie indziej. Tu 3 metry, tam 3 metry. Spędzicie życie na kopaniu, ale nigdzie nie dokopiecie się wody. Spróbujcie kilka razy, nic z tym złego, ale potem na coś się zdecydujcie. Tutaj zostanę i będę kopać do końca, dopóki nie dotrę do wody. Podejmijcie decyzję. Jeśli czujecie, że to jest ścieżka odpowiednia dla was, jeśli widzicie, że jest logiczna, pragmatyczna, naukowa, jeśli widzicie, że nie ma tu miejsca na wielbienie guru, nie ma tu miejsca na dogmaty i ślepą wiarę, że jest to czysta nauka o myśle i materii i że pomaga wam, przynosi pozytywne rezultaty, pracujcie według niej. Pracujcie. Dla mnie jestem najzupełniej pewny, że jest to klejnot, bezcenny klejnot. Nie istnieje w życiu nic, co dałoby się z nim porównać. To szczęście, że go tu teraz macie. Skorzystajcie z niego. Użyjcie go dla swojego dobra i dla dobra wielu innych. Dhamma to wspaniały klejnot. Można się uwolnić od wszystkich cierpień w życiu. Od wszystkich cierpień w życiu. Oby wszyscy, którzy uczestniczyli w 10-dniowym kursie, skorzystali z tego cudownego klejnotu i uwolnili się od cierpienia. Od wszystkich cierpień. Cieszcie się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Prawdziwym szczęściem. Skończył się 10.